Rodzina ofiar Holokaustu odzyska obraz Klimta. Francja zwróci rodzinie ofiary Holokaustu obraz Gustawa Klimta skradziony w 1938 rok. Francja zwróci obraz Róże pod drzewami Gustawa Klimta jego prawowitym właścicielom, rodzinie Nory St. Jasny, poinformowała minister kultury Roselyne Bachelot w poniedziałek. Róże pod drzewami są w posiadaniu paryskiego Muzeum d'Orsay od lat 80. XX wieku. Zostaną zwrócone rodzinie St. Jasny, która została z niego wywłaszczona przez nazistów podczas przymusowej sprzedaży działa w sierpniu 1938 roku w Austrii. Rząd w najbliższym czasie przedstawi ustawę zezwalającą na tę restytucję, sprecyzowała minister kultury. To jedyny obraz Gustawa Klimta należący do Francji, dodała na konferencji prasowej Bachelot. Dzieło było wystawiane w Orsay po zakupie w 1980 roku. W tamtym czasie nic nie wskazywało na kradzież. To właśnie w ostatnich latach ustalono prawdziwe pochodzenie obrazu, dodała Bachelot, co skłoniło potomków do zwrócenia się o jego restytucję pod koniec 2019 roku, doprecyzowała minister kultury.